Kolejny czas spędzony w samotności, w takiej miejscówce. No nie powiem, że jest za fajnie. Muszę zobaczyć, jak wytłumiane były drzwi. Jednak mnie tu ściągnęła inna historia. No sobie przechodzicie. Prawie tona. Już niejednokrotnie pokazywałem wam coś takiego i uwaga, niespodzianka. Dziecko je przesunie, jeszcze raz wam pokażę. Wejście do miejsca, które naprawdę przywołuje niemiłe wspomnienia, ciary na plecach. Za długo to na pewno nie będę teraz siedział, po tym co się wydarzyło dzisiaj rano. No, odczuwalne jest, słuchajcie, że nie jestem tutaj sam. Można zgrywać Geroja. Spędziłem tu dzisiaj trochę czasu z grupą, ale jednak teraz dziwny niepokój i właśnie te uczucie, że jak najszybciej mam opuścić to miejsce i jak najszybciej mam stąd wyjść. I te nieodparte wrażenie, że sam nie jestem. To jest komora taka gazoszczelna. Drzwi się jeszcze ładnie utrzymały, uchowały. Kiedyś opowiadałem wam o podobnym miejscu, o podobnej historii. O tym, że w podziemiach spalono bezdomnego. Tutaj dokładnie jest też taka historia. Jest parę opowieści związanych. Tu zamknę, żeby jakiś dzieciór nie wlazł. Jest parę opowieści związanych właśnie z tym zdarzeniem, jednak no nie wiem, to musielibyście sami przeżyć, żeby poczuć coś takiego. Nie no, to jest niesamowite uczucie. Jak się jeszcze raz, no... No nie wiem, nie będę ryzykował wejścia głębiej. Ale tak jak mówię, jest odczuwalne, tak jak gdybym był sam. Jakby ktoś cały czas próbował mnie gdzieś tam głębiej wciągnąć, żebym po prostu tam głębiej wszedł. No nie wiem, co by się wydarzyło. Też taka mała uwaga, jeżeli coś takiego czujecie, będąc w takich miejscach, nie ignorować tego uczucia, nie ryzykować, nie chojrakować. Historia też jest związana z niemieckimi doświadczeniami, tylko że to jest obiekt wybudowany już po II wojnie światowej, ale na wzór niemiecki. Nie pamiętam daty dokładnie, w których latach Niemcy budowali coś takiego, jednak znam doskonale historię opowiadającą właśnie o podobnych zdarzeniach i właśnie tym dziwnym, takim niesamowitym, słuchajcie, uczuciu, które, no nie wiem, gdzieś tak czujecie tą ciekawość, czujecie ten takie ciśnienie wręcz, takie
No nie wiem, jak to opisać, że musicie tam wejść, a z drugiej strony gdzieś tam was coś łapie z tyłu i ciągnie was do tyłu i mówi nie wchodź. Z osobami, z którymi tu byłem, żeśmy spędzili no w sumie 3 godziny. Po 3 godzinach wszyscy doszli do wniosku, że rezygnujemy, że idziemy dalej. Jak padło hasło, że idziemy dalej, to idziemy dalej. Tu zostało zniszczone całkowicie wejście. Ile to trzeba naprawdę siły sobie zadać i trudu, żeby coś takiego urwać i zniszczyć. Jednak to uczucie na przykład w tej części już nie jest tak silne jak w tamtej. Tam są 3 poziomy. Tu jest tylko jeden. Nie powiem, że bezpieczny, ale tu można już przynajmniej w miarę swobodnie chodzić. Nie ma tego uczucia strachu. To jest temperatura powyżej zera i to dużo, bo tu jest około 12, nawet 14 stopni w niektórych pomieszczeniach. Ktoś sobie tu nasmarował wszystkie skoble, czyli prawdopodobnie bezdomni szykują sobie miejscówkę na zimę, ciepełeczko. Albo ktoś sobie będzie tutaj starał sobie zrobić schron końcoświatowy, no ale może to mu się uda, może nie. Wracając do tego dziwnego zdarzenia, odradzam wszystkim tym, którzy podekscytowani właśnie takimi filmami, takimi opowieściami będą na własną rękę chcieli coś takiego spróbować. Od razu mówię, jest to bardzo niebezpieczne, chodzi mi o płaszczyznę percepcji ponadzmysłowej. O tym teraz tu właśnie mówię. Nie mówię tu o jakiejś tam gałganiarstwie. No jest coś. To jest takie wrażenie, takie uczucie, jakby to coś się zorientowało, gdzie teraz jestem. No jest, żeby tam sobie przekroczyć pewną barierę. No niestety dalej tam nie pójdę. Aczkolwiek już w podobnych obiektach, słuchajcie, chodziłem niejednokrotnie, ale takiego, no nie, takiego zwierzęcego strachu, słuchajcie, nie czułem dawno. Także nie będę przeginał pały. Wychodzę stąd, także jeszcze chciałbym tu nawiązać, bo nie byłbym sobą, gdybym o tym nie powiedział. W jakieś 12-13 lat temu grupa takich zapaleńców znalazła właśnie takie podziemia w okolicach Kołobrzegu. 4-poziomowy taki schronobunkier. No i z grupy 6 osób, do dzisiaj żyje tylko jedna i do tego leczy się psychiatrycznie. 2 osoby nie wyszły od razu z takiego rajdu. Reszta z czasem odbierała sobie życia. Nie wiem, co było przyczyną, bo to są bardzo skąpe zapiski. Jednak zło, które tam się czai, żyjący człowiek napisał taki jakby pamiętnik. Było to dostępne przez jakiś czas. Teraz już do tego nie mam dostępu. Ostrzegał, żeby właśnie tego nie robić. A opowieść jest praktycznie wycięta z Ludwikowic Kłodzkich. Tak jak opowiadałem wam ostatnio, 2 gości, 3 w sumie, na pontonie weszło do podziemi. Coś się tam z nimi stało. No i potem sobie kolejno odbierali życie. Także jest to temat naprawdę, naprawdę bardzo niebezpieczny. Nie wiem, czy wy to będziecie słyszeli, czy słyszycie to, czy jest to możliwe. No, ja wychodzę. No, jest to sam, słuchajcie, tu.
Na pewno nikogo nie ma poza mną. Ale się jednak nie odważę, żeby to sprawdzić. No nie powiem, że pierwszy raz mam takiego soruja. Często mi się to zdarza. No dobra. Koniec tego.